Szósta edycja wojewódzkiego turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni dobiegła końca. Organizatorami konkursu byli Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim. Tegoroczna edycja ze względu na epidemię była inna niż poprzednie, ale przyświecał jej ten sam cel. Pomimo, że konkurs przeprowadzony był w formie zdalnej, to uczestnicy podeszli do niego tak samo ambitnie jak w poprzednich latach. Młodzież w sposób z równie dużym zaangażowaniem zgłosiła się do tego konkursu, przygotowała i na miarę swoich możliwości przedstawiła nam swoje talenty właśnie w taki sposób zdalny. Było to oczywiście dla nas znacznie takie uboższe spotkanie, bo nic nie zastąpiło tego spotkania na żywo, tej takiej reakcji i współodbierania tych słów poezji, ale także nas ubogaciła tym rozumieniem ich patriotyzmu. W szóstej edycji turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni wzięli udział uczniowie z powiatu mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, sanockiego i strzyżowskiego. Konkurs miał dwie kategorie wiekowe. Byli to uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. I tak też zostały ci uczestnicy ocenieni. Konkurs podzielony był na trzy etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. Spośród 160 zgłoszonych do turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni uczestników, do finału zakwalifikowało się 27 osób. W ścisłej czołówce szkół podstawowych znalazły się właśnie, były trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia, natomiast w kategorii dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych też mieliśmy trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia. Ponadto przyznano także cztery nagrody specjalne. Na uwagę zasługuje także fakt, że tutaj Sebastian Kmiecik z naszego powiatu zespołu szkół w Ropczycach znalazł się na drugim miejscu. Honorowym patronatem konkurs objęli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witold Darłak, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Dariusz Iwaneczko i przewodniczący zarządu regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność Roman Jakim.